Tegoroczna kąpiółka, jednocześnie uroczystości jubileuszu 500-lecia objawienia Matki Bożej Igidelskiej, były wyjątkowym wydarzeniem w historii tego miejsca, w historii także naszego zakonu. Może dlatego, że w imieniu ludzi, którzy przez 5 wieków tutaj przychodzili, pielgrzymowali, doznawali łask, wypadało powiedzieć Bogu dziękuję. To radosne Tedeum, które wyśpiewaliśmy. I może właśnie dlatego, że trzeba było mieć świadomość tego, że nie śpiewasz tylko w swoim imieniu, w imieniu tych ostatnich może lat, pielgrzymek, tych ojców, których pamiętamy, ale całych pokoleń. To jest niesamowita świadomość tego, że dziękujesz Bogu za wiele rzesz ludzi. To są tysiące, a może setki tysięcy, może miliony nawet ludzi, którzy tutaj byli. I teraz w ich imieniu powiedz to Tedeum. Stąd wyjątkowość tych uroczystości i wyjątkowość też tego, co Maryja sprawiła, a mianowicie, że ona przygotowała to sobie i uczyniła z tego miejsca, z tych uroczystości jakieś niesamowite doświadczenie pokoju, jakby była obecna między nami i razem z nami dziękowała Bogu za tych ludzi, za tych wszystkich, którzy tutaj przez te wieki doznawali łask. I myślę, że właśnie w tym duchu warto podziękować wszystkim, którzy nam pomogli. Nas w klasztorze jest tylko 13. Dlatego zorganizować taką uroczystość, w której będzie tak wielka rzesza ludzi, takie mnóstwo pątników i tych wszystkich ludzi, którzy może też i dołączyli się do tego wspólnego dziękowania. Potrzeba było zorganizowanych sił i wielu ludzi, którzy naprawdę pomogli nam w zorganizowaniu tego, wolontariuszy, takich, którzy wzięli specjalnie urlop, żeby przyjechać z drugiego końca Polski i żeby pomagać nam w budowaniu ołtarzu, w przygotowaniu stoisk, w rozłożeniu krzeseł, namiotów, przygotowaniu tych miejsc, gdzie później ci pielgrzymi mogli otrzymać czy winko, czy zamówić intencje, czy kupić pamiątkę. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować też konkretnym osobom, takim, które sprawiły, że te uroczystości nabrały takiego swojego kształtu. Gospodarzowi, czyli panu wójtowi, panu Pachulskiemu, ale także panu staroście, czyli panu Andrzejowi Pluteckiemu. Chciałbym podziękować komendantowi policji, straży radomszczańskiej, bo to ludzie, których może nie widzieliśmy, ale oni zorganizowali jakby obrzeża Gidel. To, że można było spokojnie dojechać, że czuliśmy się bezpiecznie. Tak bezpiecznie, jak w domu mamy. Chciałbym też podziękować siostrom zakonnym, ludziom, którzy poświęcili swój czas, tak zwykle i normalnie. Myślę, że też słowa jakiejś wdzięczności należą się tym, którzy robili to bezimiennie. I to w wyjątkowy sposób, a mianowicie modlili się o to, żeby te uroczystości miały swój duchowy wymiar. I to była najcenniejsza pomoc. Jak sobie przypominamy, była świetna pogoda, taka akurat na pielgrzymkę. Na dodatek był niesamowity duch, duch modlitwy, duch wdzięczności. A później z tego bardzo, ja bym powiedział, religijnego wymiaru przeszliśmy w rodzinny, we wspólne świętowanie, wspólny posiłek. I ten znak jest dla mnie takim znakiem tego, że to była wyjątkowa Boża kąpiółka, taka, która nosi takie znamiona tego, że ona tu jest gospodynią. I za to bardzo chciałbym wszystkim podziękować i w modlitwach pragniemy was bardzo jeszcze otaczać i modlić się i pamiętać, bo jesteście dobroczyńcami. Dobro uczyniliście. Bóg zapłaci.